Cześć grzybofile, witam was drugiego dnia mojego biwaku. Pierwszy dzień możecie zobaczyć na poprzednim filmie. Mamy dziś 17 kwietnia. Gdzie jestem, to też z poprzedniego filmu chyba wiecie. W Suchedniowsko-Oblęgorskim Parku Krajobrazowym, a więc w województwie świętokrzyskim. Może daruję sobie wprowadzenie. Kto miał zobaczyć w kolejności odpowiedniej te filmy, to zobaczy. A zaczniemy od tego, co mamy dziś. Mamy piękny, słoneczny poranek, godzina 8 rano. Zapowiada się, wbrew prognozom, na szczęście dosyć ciepły dzień. Noc minęła mi spokojnie. Położyłem się, a właściwie próbowałem zasnąć około godziny 21. Około 19 się z wami pożegnałem. 19:20 jakoś tak. Jeszcze siedziałem przy ognisku. Ognisko się sobie na spokojnie dopalało. Nic się z nim złego nie stało. Obudziłem się około północy. Z lekkim dyskomfortem termicznym, chociaż spałem w śpiworze puchowym, ale jednak i spałem w samej bieliźnie termoaktywnej i w skarpetach wełnianych i to powinno wystarczyć, czyli w tym, w czym jestem teraz i w tym, w czym jestem teraz, kontynuowałem noc, bo o 12 założyłem jeszcze kurtkę puchową z kapturem łącznie, tak więc miałem też osłonięcie głowy, bo jednak troszkę chłodno było, to jest nocleg przy samym strumieniu. W każdym razie ciekawie jest obudzić się o północy, dokładnie o północy, co do minuty, 00:00 godzina i nie słyszeć w sumie nic dookoła poza bardzo, bardzo subtelnym szmerem strumienia. On naprawdę był bardzo delikatny. Wydawało mi się, że będę go słyszał głośniej w nocy, ale jednak to jest na tyle właśnie spokojny strumyczek, że wcale nie słychać było żadnych ptaków, oczywiście żadnych ludzi. Jesteśmy wiele kilometrów od najbliższej cywilizacji w środku olbrzymiego leśnego masywu. Tak więc jest to doświadczenie niezwykłe, jak gdyby czas zatoczył swoje koło i zaczął bieg od nowa. Pozwoliłem sobie chwilę porozkoszować się tym ciekawym nocnym doświadczeniem. Otworzyłem namiot, wyjrzałem, spojrzałem w niebo. Niebo było zasnute chmurami, nie było widać gwiazd, ale las był spokojny. Czułem się w nim bezpiecznie, jak zawsze w lesie, niezależnie od okoliczności. Niezależnie od tego, że w sumie nie wiedziałbym, w którą stronę nawet iść, gdybym musiał nagle gdzieś stąd, nie wiadomo dlaczego, uciekać. Nie wymagałoby to solidnej nawigacji, żeby się w konkretne jakieś miejsce dostać, a nie po błądzenia po omacku w środku nocy, no ale z drugiej strony, przed czym miałbym tutaj uciekać? Nikt mi tu nie grozi, nie ma tu innych ludzi, nie ma tu naprawdę groźnych zwierząt typu niedźwiedź, chociaż są wilki, ale wilków za groźne zwierzęta bym nie uznał. Niedźwiedzi zresztą też, ale oczywiście tu ryzyko w przypadku jakiegoś spotkania nie po myśli niedźwiedziej jest większe. W każdym razie rozpoczynamy nowy dzień. Pora brać się za śniadanie. Jeszcze zapomniałem dodać, że to nocne rozkoszowanie się tą moją leśną sytuacją To nie była wcale taka chwila, bo potem spojrzałem na zegarek, już kładąc się znów, próbując zasnąć i zasypiając bez problemu, że minęły 24 minuty, czy 27 nawet, około pół godziny, krótko mówiąc, z tego co pamiętam. Zresztą też to sfilmowałem w celach dokumentacyjnych. Tak więc dobre pół godziny leżałem sobie i wsłuchiwałem się w nocny las. Naprawdę było bardzo przyjemnie. Uwielbiam takie klimaty. Dobrze, bierzemy się za gotowanie, za jedzenie. Jako że promienie słońca powoli tutaj się wdzierają w rejon mojego namiotu, to nie będę specjalnie dogrzewał się ogniskiem. Nie ma takiej potrzeby. Więc wystarczy mi kuchenka, na której sobie ugotuję wodę i przyrządzę śniadanie. Przyda się też drewno z ogniska, już częściowo wypalone. Ale dzięki temu suche.
na śniadanie mamy ryż po tajsku, drodzy Państwo. Przebrałem się już w dzienną odzież. Robi się coraz cieplej. Smacznego! I te ptaki. Wszystko w lesie smakuje lepiej. Choć chciałbym się z Wami podzielić jeszcze czymś, mianowicie tym. Nie wiem, czy widzicie, co to. Jajka oczywiście. Kraszone jaja. Nie wiem, czy ten zwyczaj jest Wam znany. Są kraszone, czyli barwione cebulnikiem. I to jest zwyczaj, który wprowadził jeszcze mój tata w moim rodzinnym domu w Sanoku, gdy jeszcze w Sanoku mieszkałem. Czyli właśnie gotowanie właściwie jajek na twardo w cebulniku na Wielkanoc. A mamy dziś przecież 17 kwietnia, Wielkanoc. Natomiast dodatkowym elementem sentymentalnym, o którym chciałbym tutaj wspomnieć, jest fakt, że właśnie wczoraj mój tata obchodziłby setne urodziny. Tak więc 16 kwietnia 1922 roku mój tata się urodził. Tata, dzięki któremu mam całą moją pasję do przyrody. Mój syneczek dzisiaj kosi jaja. Tak, którą zamoczysz? W tym, Do cebulniku. Wkładamy do garnka. To daj do tego do dziecka. Dobrze. O, i po drugim braku jest, tak? O, tutaj już położone. O, jest! Tak. Było zerwane. No tak, co? Ale my będziemy to bawić. O, to jest! Jest jakieś liście? Dobrze. Mamuś, chodź zobaczyć. Mamusio! Jedno jest bardzo ładne. Wszystkie tu były takie jasne, a to pasakie jest zerwoniutkie. Tak. Jak nas teraz oglądacie, to nas oglądajcie dalej. Tak. I ze swoim syneczkiem to jestem, o, tatuś krasi jaja na Wielkanoc, tak? Bo co roku to robimy. To nie mógłby sobie zostało, ale to już całe gotowo, bo cezio. Jest ten różniak od cezio, tak jest, wiesz? Ocenił tatuś i rzucił do śmietnika. A w tym soczku takim gotuje. To nieco dzień 10/3, 10 sobota, a nie pamiętam, gdzie macie kwiecień teraz. Tak, kwiecień. Tak, i Jaruś, Krasi, jaja w tym roku sam już. Ślicznie dziecko wygląda urocze, starsze niż w zeszłym roku. Planowaliśmy też te mężczyzny obserwowane. Jak to wygląda tradycyjnie? Półko, jaj. Mamy jajko. Tak, czy to, co to za jajka? Co to, jakie to okazje? Z okazji Wielkiej Nocy już. Wielkanoc. Ale ty włóż resztę. Co? Ty włóż. I to ładnie się trzyma, nie pada. Nie pada bez komendy. Nie pada bez komendy. I kładzie się pomaleńko, trzyma się przy tym, przy łóżku. I ani stuknęła nic. No, troszeczkę stuknęła. Także uczestniczyliśmy wspólnie w tym. Ty chciałaś tylko, że ja odwrócę. Tak. Tak więc mam sentyment do Wielkanocy i do kraszenia jaj właśnie z uwagi na mojego tatę i dlatego też wziąłem dwie takie kraszonki ze sobą dziś. No to tyle wielkanocnych zwyczajów z mojego rodzinnego domu. Zrobię jeszcze sobie herbatę na drogę, spakuję całe obozowisko i ruszamy. Pomny wczorajszej przygody polegającej na utopieniu obu butów, ich całkowitym przemoczeniu. Na mokradłach. Staram się owe mokradła dziś ominąć naprawdę szerokim łukiem, aby takie ryzyko praktycznie całkowicie wykluczyć. Natomiast po drugiej stronie mokradeł, które tam się właśnie ciągną wzdłuż tego lasu, którym teraz idę, znajduje się pierwsza atrakcja, którą chciałbym Wam pokazać. Mam nadzieję, że nie będzie tam dziś ludzi, bo jednak
ktoś może czasem się pofatygować. O, tu są jakieś ścieżki, ale nie wiem, czy zwierzęce bardziej, czy też ludzkie, czy człowiek gdzieś tędy może dojść, czy tylko zwierzę do jakiegoś wodopoju. No ale cóż, ja muszę jakoś sobie tutaj się rozeznać, żeby w miarę sprawnie nam to dzisiaj poszło, no bo wczoraj na tyle długo delektowałem się okolicznościami przyrody, że wcale nie tak szybko szedł mi marsz, jak się wręcz obawiałem, bo zakładałem, że naprawdę szybko to może minąć, że w 3 dni to ja przejdę 2 razy cały ten masyw, a tutaj się okazuje, że wcale nie. Ale najważniejsze, że mamy wspaniałą pogodę i spójrzcie sami, jaki mamy piękny dzień. Błękitne niebo z nielicznymi jedynie chmurami, słońce, nie za ciepło, nie za zimno, no i dziką naturę, taką naprawdę dziką, nieodwiedzaną zbyt często przez człowieka, a przynajmniej nie masowo. A znowu się zaczyna jakiś podmokły teren. No nic, i tak jest cudownie. Ale mi się marzy, żeby tutaj jakiegoś łosia wypatrzyć. Mówiłem wam, że noc była spokojna i że żadnych zwierząt nie słyszałem. Noc tak, natomiast już nad samym ranem, już gdy się budziłem, słyszałem jakieś dziwne dźwięki. Kilka, może kilkanaście metrów od namiotu. Ale to nawet nie był trzask łamanych gałązek, tylko bardziej brzmiało jak jakiś trzepot skrzydeł jakiegoś wielkiego ptaka, ale na ziemi, nisko gdzieś. Wyobrażałem sobie, że to może być właśnie jakiś łoś, który się otrząsa, ale nie wiem tego. To tylko moja fantazja, która dopowiada do dźwięków to, co sobie wyobrazi. Natomiast ewidentnie jakiś zwierz to był. Czy to był ssak, czy ptak? Trudno powiedzieć. Ale zanim wyszedłem, wychyliłem głowę z namiotu, to już te dźwięki ustały. I znów mamy piękną rzeczkę, czy też strumyk leśny. Nie wiem, czy to ten sam, na który musiałem przejść. Chciałem przejść wczoraj. A, tam jest kolejna rzeczka, no właśnie. No dobrze, ale te koryta są takie już węższe. Tam znowu są okradła. Dobrze, muszę się rozeznać może dokładniej, gdzie jestem, żeby tutaj się w coś znów nie wpakować. Udało mi się znaleźć łatwy stosunkowo do marszu teren w większym nieco oddaleniu od tych mokradeł. Tędy powinno pójść mi szybciej. A tempo zaczyna nabierać tu znaczenia. Gdy sobie pomyślę, że do pociągu, którym jutro będę wracał, mam około 25 km, może 30. Jest to pewien dystans, którego część muszę dziś pokonać. Nie mogę zostawić sobie tego na jutro. No tak to można wędrować. Dziś może mniej ujęć znajdzie się na moim nagraniu z mojego marszu w stronę kamery, czy też oddalania się od kamery, takich przejściowych, które innowacyjnie, jeśli chodzi o mój kanał, wprowadziłem wczoraj, a które kosztowały niestety wyjątkowo nadmierne zużycie
miejsca na karcie pamięci, więc dziś muszę oszczędnie nim dysponować, bo z dwóch kart na 3 dni została mi jedna niecała już karta na 2 dni. Muszę więc dziś filmować o połowę mniej niż wczoraj. Udało mi się złapać zasięg, co jest miłym zaskoczeniem, bo jak już wczoraj mówiłem, podczas moich ubiegłorocznych wypadów w tutejsze lasy, choć w inne ich rewiry, miałem poważny problem z zasięgiem. To było święto, jak udawało mi się złapać zasięg w telefonie. Tak więc tutaj jest o tyle lepiej, ale dzięki temu nie mam też wątpliwości, że tak naprawdę ja się teraz oddalam od miejsca mojego celu jutrzejszego już. Do dzisiejszego się przybliżam, ale tak naokoło, ponieważ przyszedłem wczoraj stamtąd, jutro muszę się znaleźć tam, a dzisiejszą atrakcję mamy gdzieś tu, a ja idę tu. No, takie meandrowanie po lesie, niestety. Tu jednak za bardzo wyboru nie mam, ponieważ jakoś tą okradła ominąć muszę, a jeśli nie zamierzam zrobić z planowanej 3-dniowej wycieczki pieszej wycieczkę tygodniową, no to jednak muszę trochę przyspieszyć i nie mogę sobie pozwolić na to, żeby teraz 3 godziny iść takim lasem, bardziej godzinę taką leśną dróżką, choćby ona biegła w nie do końca moim kierunku. Bym się przewrócił na mokrej gałęzi. Zresztą na tej ścieżce nie sposób o owych mokradłach zapomnieć. Zobaczcie, ta rzeczka sobie tutaj biegnie tuż przy mojej drodze. Więc tam naprawdę mogłoby być jeszcze mokro, gdybym na przełaj nadal wędrował. Moja droga połączyła się z tą, którą teraz widzicie, podobnej szerokości albo nawet większą, która z kolei przecina rzeczkę. A więc jest nadzieja, że w ten sposób uda mi się te mokradła faktycznie pokonać. Mokradła tam się ciągnące w tamtą stronę. Świetnie. Mam nadzieję, że tu mi się właśnie uda przejść i już bez jakichś większych problemów wędrować tym razem we właściwym kierunku. Pierwszy etap za mną. A dalsza część drogi jest częściowo sama też strumykiem. Ale to nie szkodzi. Tu już sytuacja wygląda nieźle. Jakiś alarm się włączył. Ale bardzo przyjemny dla ucha. No, tu mamy jeszcze główniejszą drogę. I w porządku. W sumie gdybyśmy myśleli o grzybach, to nawet takie tereny są dobre. Gdybyśmy myśleli o smardzach, które mi się tu oczywiście marzą, ale no wiecie, jak jest, różnie bywa, nie da się tego przewidzieć, no to właśnie w takich miejscach też mogłyby sobie rosnąć, zwłaszcza że tutaj drewno chyba też było składowane, więc nie myślcie sobie, że o grzybach zapomniałem podczas tego biwaku. Oczywiście standardowo się za nimi rozglądam. Najwyraźniej ten zielony szlak, który mnie interesuje, jest teraz, choć tu na starej mapie jest oznaczony jako szlak, a drogi są oznaczone osobno jako drogi, no to najwyraźniej ten szlak wygląda teraz też jak droga, a właściwie staje się autostradą niemalże. Wszystko na to wskazuje, że na nim jestem lub tuż obok niego, ale to też byłoby trochę dziwne. W każdym razie mogę teraz iść tą nową drogą, której na mapie nie mam, albo mogę iść na przełaj. Od pierwszego celu dzieli mnie około 500 metrów, więc pójdziemy sobie na przełaj tam. Natomiast najpierw ja się tutaj porozglądam, oczywiście za smardzami, no bo miło byłoby pokazać wam w końcu na moim nagraniu z tego biwaku w drugim dniu wreszcie jakieś grzyby. W takich okolicznościach przynajmniej jakikolwiek pożytek z tej wycinki lasu mieliby grzybiarze. W takich właśnie miejscach to jest na to szansa.
A w sumie nie spodziewałem się, że trafię dziś na taką drogę, na takie miejsca. Moja ścieżka płynnie sobie doszła właśnie do tej nowo budowanej drogi. Najwyraźniej nowo budowanej, bo widać te przepusty pod nią. I miałem nadzieję, że tylko krótki odcinek nią będę musiał iść. Zobaczymy. Ale jest tu mokro i mogłoby tutaj coś rosnąć. Teraz mnie kusi ta droga, bo ona okrąża górę, jeżeli dobrze to postrzegam. Jeżeli słusznie to interpretuję, powinna okrążyć górę. Może jednak nie będziemy szli na przełaj. Grzybów jednak nie ma, a ja się będę trzymał głosu serca i zboczę z tej bardzo wygodnej drogi, ale niezbyt sympatycznej. Wolałbym w bardziej dzikich rejonach sobie wędrować. Mam nadzieję, że nie będę żałował tych słów, ale pójdziemy wobec tego jednak tam lasem. Obrana przeze mnie trasa na początku nie była zbyt wygodna ani przyjemna, bo tam też jest wycinka i mamy bardzo błotnistą, rozjeżdżoną drogę, ale ona się skończyła i teraz mamy też taki pas, gdzie drzewa nie rosną, więc no nie jest to droga ani ścieżka, ale ewidentnie jakoś się da tędy wędrować, chociaż pomiędzy tymi powycinanymi czy połamanymi drzewami. Ale przynajmniej zobaczcie, mamy tutaj jakieś kwiecie, jakieś urozmaicenie. Wreszcie jakaś roślinność kwitnąca i to całkiem obficie. Ale te kwiaty bajecznie tu wyglądają. Nie wiem, czy je dostrzegacie, ale jest ich pełno, jak okiem sięgnąć. Tam, wiele metrów przed nami, wszędzie tam sobie rosną. Podoba mi się tu, nie powiem, że nie. Mimo, że nie jest to najłatwiejsza trasa do marszu, ale mogło być gorzej. Tutaj muszę tylko omijać powalone drzewa, połamane. Natomiast nie ma jakichś chaszczy, jakichś zarośli bardzo gęstych. No spójrzcie sami. Te kwiaty wyglądają wręcz jak gdyby były zasadzone w wrzątkach. Jakby to była jakaś plantacja leśna. Patrzcie, w linii prostej. Zdziwiłyby mnie czarki. Mnóstwo kawałków drewna, mokro. Wcale nie byłoby to zaskoczeniem. Jest też mnóstwo śladów zwierząt. Co chwilę natrafiam na ich odchody. Nie dziwię się. Mnóstwo wody. Idealny wodopój. Jednak nam trzeba ruszać dalej. Muszę tylko znaleźć plecak, bo na chwilę go gdzieś odłożyłem, żeby tutaj sobie na spokojnie pohasać i pofilmować, ale to cudownie jest naprawdę. Spójrzcie sami, ile tam się dzieje na dnie. Nie wiem, czy to aparat uchwyci, ile tam odcieni zieleni jest. Jaka bogata roślinność wodna. Basen naturalny, nawet nie taki płytki wcale. Dobrze, ruszamy dalej. A plecak mam chyba tutaj. Chyba tu za zakrętem. Nie. A gdzieś tu leży w każdym razie. A tak, jest tutaj, widzę kijki.
i doszedłem w takie oto miejsce. Tutaj też piestrzenice mogłyby sobie rosnąć. Często występują właśnie w miejscu takim jak to, gdzie las był wycięty. Mam na myśli las sosnowy. Natomiast tutaj wchodzić i tak nie wolno. O ile widzicie, nowe nasadzenia już. Byłem ciekaw, co dalej będzie. I chyba będzie dobrze, bo mamy drogę. I to też w dobrym kierunku. Chyba zaraz dojdę znów do drogi. Takiej nowej, szerokiej, potężnej. No ale przynajmniej dojdę do niej dużo bardziej malowniczą. Tak, to był najwyraźniej bardzo udany skrót. Bo tą drogą wcześniej szedłem i musiałbym iść nią dłużej naokoło. A tak pójdziemy sobie tam. A tu miła niespodzianka, bo zarówno w prawo, tamta droga się kończy zaraz, jak być może widzicie w oddali, jak i tutaj w lewo, gdzie zamierzam iść, też przeradza się ona w dużo bardziej dla mnie atrakcyjną leśną ścieżkę. Świetnie. Przed chwilą spłoszyłem sarnę, ale nie zdążyłem jej sfilmować. No tak, to mogę wędrować takim lasem. Tutaj zwróćcie uwagę na sosny. Ciepłe miejsce, taka polanka śródleśna, skrzyżowanie leśnych dróżek, bo nie takich dróg jak tamta ordynarna wysypana kamieniami wcześniejsza, którą na szczęście bardzo krótko musiałem iść. Tak więc może pamiętacie, że w takim miejscu smardze rosną sobie często, lubią takie miejsca właśnie doświetlone, no i oczywiście nie smardze, tylko rydze. Przepraszam, z tymi smardzami teraz mi weszły do głowy smardze i cały czas myślę o smardzach, ale oczywiście nie o tej porze roku, natomiast latem czy jesienią, bardziej nawet jesienią, o rydzach można by było myśleć również pewnie w tutejszych lasach. Na pewno będę chciał to sprawdzać, a na razie idziemy. Ale, drodzy Państwo, mamy najpierw grzyby. Dokładnie na drodze, którą szedłem. Znajdę czy nie znajdę? O, mam. Jeden z trzech gatunków, o których dziś mówiłem. Oczywiście nie rydzę, natomiast pozostałe dwa, pamiętacie? No niestety nie smardzę, tylko właśnie piestrzenice kasztanowate. Mówię już w liczbie mnogiej, ponieważ po chwili znalazłem kolejne obok. To jest pierwsza. Tu są dwie takie niewielkie kolejne. Piestrzenic jest kilka, no ale to jest ta najbardziej oczywista, najłatwiejsza do rozpoznania piestrzenica kasztanowata. Mamy sosnę w pobliżu. Nawet więcej sosen. I zobaczcie sobie. Tutaj jest taka bardziej dorodna. Piękna. Mocno pofałdowana. Przez to odróżnia się wyraźnie od smardza, który miałby jamkowatą strukturę, a tutaj macie taką jednolitą płaszczyznę zgniecioną, jakbyście kartkę papieru zgnietli, a nie jakbyście ją podziurawili i nawlekli na balon. Może takie spontaniczne, niezbyt precyzyjne porównanie, ale chyba daje wam jakieś wyobrażenie. O to chodzi po prostu, że jednak zupełnie inna jest powierzchnia tych owocników. Zresztą zaraz ją sobie wydobędziemy z ziemi. No, chciałbym wam pokazać też, jak wygląda trzon w przekroju. Są to bardzo kruche grzyby, więc tutaj nawet wykręcenie nie jest łatwym wyzwaniem. Bardziej jest to wyłamanie. Trzon jest wyraźny, na nim osadzona jest właśnie główka. Odcienie kapeluszy, odcienie główki są bardzo różne. Może być bardzo jasna, może być bardzo ciemna. Nie ma tutaj reguły. Przez to jest bardzo podobna do piestrzenicy olbrzymiej chociażby, która jednak jest przeważnie słabiej pofałdowana. Jest większa też, ma owocniki większe. Przeważnie można w ten sposób te różnice zobrazować, dostrzec je po prostu właśnie na podstawie takich cech, ale one bardzo płynnie w siebie przechodzą, więc tutaj pewności nigdy mieć nie można, jeżeli chodzi o osoby początkujące z tymi gatunkami. W przeciwieństwie właśnie do pomylenia jakiejkolwiek piestrzenicy ze smardzami. Tutaj moim zdaniem jest to wykluczone, jeżeli macie podstawowe pojęcie o budowie smardzów i o budowie piestrzenic.
co nie zmienia faktu, że są to piękne i ciekawe grzyby. I bardzo mnie cieszy, że udało się na nie natrafić. W każdym razie, skoro są piestrzynice, to może do kompletu smardzę? Może dziś, może jutro zobaczymy. Ja nie tracę nadziei, zwłaszcza, że oba te gatunki na ścieżkach z powodzeniem mogą sobie rosnąć, czy też blisko ścieżek, więc nie muszę się zapuszczać gdzieś poza udeptane trakty. No nic, ruszamy dalej w kierunku pierwszej atrakcji turystycznej, krajoznawczej właściwie. No, moi drodzy, wielka chwila. Doszedłem w końcu do szlaku. Świetnie. A szlak to już nieuchronnie zaprowadzi mnie do celu, który się cały czas oddalał, ponieważ co chwila mi się rozwidlały te ścieżki leśne. Co chwila musiałem sprawdzać, którą z nich iść. Więc w sumie, choć w linii prostej od celu byłem o jakieś 100 metrów, to przeszedłem kilkaset na pewno, a nadal mam 200 metrów do mety. To nie będzie meta, bo tam nie będę jeszcze nocował, chociaż już dochodzi 14, więc robi się późno, ale dobrze, zresztą nie ma co się rozgadywać. Idziemy. Witajcie na miejscu, a właściwie powinienem powiedzieć witajcie w piekle, ponieważ tak właśnie postrzegała najwyraźniej to miejsce okoliczna ludność, nadając mu tę nazwę. Do dziś jest ono znane jako Skałki Piekło Dalejowskie. Przyjrzyjmy się mu zresztą bliżej. Ale może bliżej przyjrzymy mu się za chwilę, ponieważ zaczyna kropić deszcz. Nie chcę, żeby aparat mi zmógł. Ja sobie w tym czasie podładuję baterię i w tamtym szałasiku turystycznym zrobię sobie obiad. Strasznie kapryśna ta pogoda. Ledwo rozłożyłem się z gotowaniem, a jak widzicie, wyjrzało piękne słońce. Ale nie szkodzi, i tak potrzebowałem przerwy, bo już głód zaczął mi to skwierać. Poza tym faktycznie musiałem podładować baterię. Akurat prądu mi nie zabraknie do kręcenia filmów. Bardziej się właśnie martwiłem o miejsce na karcie. Tak więc może nie ma co rozwlekać i filmować każdego etapu mojej wędrówki. Do zobaczenia po obiedzie. Bardzo mnie cieszy możliwość wyrzucenia śmieci z dwóch mijających już dni. A co bardziej sentymentalni leśni wędrowcy mogą sobie przybić pieczątkę, gdy mają jakąś książeczkę, specjalną książeczkę, kartę podróżnika lub ewentualnie jakąś pocztówkę. Nie mam niczego takiego, więc pozostają mi wspomnienia i nagrania. Ja się tutaj krępowałem rozpalać w piecyku na drewno i na nim gotować, więc użyłem gazu, który mam w odwodzie na wypadek deszczu. Natomiast może niepotrzebnie, bo ktoś tutaj nawet ognisko palił. No dobrze, najwyższa pora się porozglądać, z czym tu mamy do czynienia. Zrobimy sobie krótki spacer po tych skałach. Thank you.
znowu szlak, ale jeszcze nie wszystko obejrzeliśmy. Więc wracamy. Ale nie w to samo miejsce, tylko teraz tędy. Szkoda, że jest teraz tak pochmurno, bo faktycznie to miejsce na pewno dużo ciekawiej by wyglądało skąpane w promieniach słońca. Ale nie jest najgorzej. Nie pada przynajmniej. Choć było blisko. Ale nie myślcie sobie, że to koniec atrakcji skalnych w mojej relacji. Bynajmniej. Jeszcze dziś dotrzemy. Koniecznie dotrzemy, bo nie mogę sobie pozwolić na większe opóźnienie. Przynajmniej tam muszę dotrzeć do kolejnych skalnych, ciekawych tworów. Jednego konkretnego właściwie. I to naprawdę dość spektakularnie wyglądającego. Ładnie to wygląda, trzeba przyznać. Atrakcja mała obszarowo, ale całkiem wielka pod kątem potęgi tych skał, ich masywności i wyrazistości. Nie są schowane pod ziemią jak większość podłoża, tylko tutaj na grzbiecie ładnie wypiętrzone. To mamy szlaki dwa, ale my pójdziemy sobie tam. A mianowicie ciąg dalszy piekła. Niecały kilometr nas od niego dzieli. W tę drugą stronę byłby to kierunek na rezerwat przyrody. Natomiast ja się kieruję właśnie na te skały, no bo w rezerwacie przyrody za bardzo nie mógłbym zanocować. Natomiast poza rezerwatem jakoś chyba jest to łatwiejsze do tolerowania przez wszelakie służby. Tutaj atrakcje geologiczne nie ograniczają się zresztą do tych opisanych i oznakowanych, bo widzę, że cały czas ciągną się wzdłuż ścieżki, wzdłuż szlaku bardzo malownicze twory skalne. Widzicie tam w lesie? Świetnie. Bardzo miła droga, bardzo miły szlak, przyjemny. Choć momentami ten szlak sprawia pewne wyzwanie za sprawą swojej podmokłości. A ja po wczorajszych przebojach na mokradłach jestem już wyczulony na takie miejsca, więc muszę faktycznie stąpać bardzo ostrożnie. Jestem natomiast miło zaskoczony oznakowaniem tego szlaku. Jest całkiem przyzwoite i chyba stosunkowo nowe. Cieszy mnie również niezmiernie, nawet chyba jeszcze bardziej, że natrafiłem na rzeczkę, ponieważ rano z miejsca mojego ubiegłonocnego biwakowania wyruszyłem bez zapasów wody, zakładając właśnie, że nabiorę ją po drodze. Jedynie wyruszyłem z termosem herbaty czarnej, ciepłej i z butelką zimnej herbaty owocowej. Ale ładna rzeczka. No świetnie. Tutaj sobie nabiorę dwie pełne ponadlitrowe butelki i wtedy już bez problemu będę mógł sobie zanocować gdzie zechcę. Woda musi być smaczna z tej rzeczki, bo zobaczcie jaka ona jest piękna. Nie tylko kamienie, ale i piasek. Nie tylko piasek, ale i kamienie na dnie. Bardzo oryginalna. Szemrze, wije się. Czego więcej od rzeczki wymagać?
pod taflą wody tworzy z kolei takie wydmy. I gotowe. Przy okazji pozmywałem po obiedzie. Możemy ruszać dalej. Chyba jestem już prawie na miejscu. Na to wygląda. Przed wami, a za mną piekielna brama. No bo jak inaczej wytłumaczyć coś tak niewytłumaczalnego, jak to, co widzicie? To bardzo ludzkie przypisywać to, czego się boimy, temu, czego nie rozumiemy. Zdobywanie wiedzy jest więc najlepszą drogą na wyzbywanie się nieracjonalnych lęków. To dotyczy wielu dziedzin naszego życia. Tymczasem koniec moich złotych myśli. Zobaczcie, co tu mamy. Jest to pomnik przyrody. Bardzo spektakularny faktycznie. Można przez niego przejść. Zresztą pod właśnie tą skałą biegnie sobie szlak. Z drugiej strony wygląda to tak. Całkiem ładne miejsce i szczerze mówiąc marzyło mi się, żeby zanocować pod tą skałą, rozbić pod nią namiot, zakładając, że nikogo tutaj o tej porze już nie będzie. No ale widzę, że jest to tak duża pochyłość, że na zdjęciu by to wyglądało świetnie. Miniaturka byłaby pierwsza klasa. No ale co z tego, ja bym zjeżdżał. To nie byłaby przez pana noc. Można tu też wejść na górę. Na pewno miejsce warte odwiedzenia na tych szlakach prowadzących przez Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy. Ja ruszam jednak dalej, bo jutro przede mną najdłuższy etap wędrówki, ponad 20-kilometrowy. Skała jest tu tak zaklinowana, że spaść nie ma jak. Choć wygląda groźnie na pierwszy rzut oka. Ale to tylko pozory. Nie wspominałem wam o tym, że przy tej piekielnej bramie spotkałem rowerzystę, który też jest tutaj na biwaku trzydniowym, tyle że rowerem. I sam z siebie mnie zagadał. Zaczął mi pokazywać zdjęcia tropów wilków, takie bardzo, bardzo wyraźne, na błocie kawałek wcześniej na jego szlaku. Ja idę innym szlakiem, on przyszedł czerwonym, ja idę zielonym i to w odwrotną stronę. Natomiast ewidentnie musi tu być naprawdę dużo wilków. Rozbudza to moją wyobraźnię, bo marzy mi się zobaczenie wilka. Zapewne już wiecie. Nie są to tropy, ale ewidentnie ciężko uznać, że są to odchody jakiegoś innego zwierza. Sama sierść praktycznie. Zresztą już na wczorajszym nagraniu pokazywałem wam skupisko trzech takich kup w odstępie kilkudziesięciu centymetrów właściwie. No ciekaw jestem. Może akurat w tym lesie moje marzenie o zobaczenie wilka się spełni. Czy dziś, czy jutro, czy innym razem. To chyba zresztą słuszna strategia, że jeszcze dziś godzinę czy dwie postanowiłem podgonić, bo tak wygląda w wielu miejscach mój szlak. No i pozostaje mieć nadzieję, że jutro nie będzie tak wyglądał przez całe 20 parę kilometrów.
Ale nie, wydaje mi się, że dzisiaj będzie najcięższy odcinek. Ten prowadzący do takiej prostej drogi, biegnącej sobie mniej więcej z północy na południe przez ten masyw leśny. Ale na razie do niej nie doszedłem, jestem na uboczu. No zobaczcie sami, jak tutaj przejść. Przecież tu stoi woda i to głęboka. Nawet płynie. A to jest szlak. Natomiast ja i tak wielokrotnie bardziej wolę taki szlak. Miejscami bardzo trudny, a przynajmniej niewygodny, niż asfaltową czy choćby szutrową drogę. Najwyraźniej do drogi właśnie doszedłem. Na to by wyglądało, że jest tu jakaś cywilizacja, tam nawet jest ławeczka. No nie chciałbym biwakować w takim miejscu. Tak odsunięty i widoczny. Tu zresztą mamy rezerwat przyrody, więc tym bardziej nie wypada tu nocować. Tym bardziej, że taki ogrodzony, przynajmniej te parę metrów. Z ciekawostek, rośliny uważa się tutaj za grzyby, choć już dawno zostały wyodrębnione do osobnego królestwa. Zabrania się zbioru wszystkich dziko rosnących roślin, a w szczególności owoców, nasion i grzybów. Nie byłbym sobą, gdybym się do tego nie przyczepił. Ruszamy dalej. Zresztą i tak w każdym supermarkecie pieczarki ważymy jako warzywo. Cieszy mnie bardzo, że tą drogą utwardzoną nie musiałem iść dłużej niż kilkadziesiąt metrów, bo tutaj już mój szlak skręca. Piękny las i piękny szlak, ale chyba pora powoli rozglądać się za miejsce na nocleg. I nie wiem, czy to nie jest dobry moment. Dobre miejsce. Gdybym sobie tam w prawo się oddalił, będę niewidoczny ze szlaku, a jednocześnie wygląda na to, że całkiem przyjemny las tam mamy. Co myślicie o tym miejscu? Tu namiot, tu ognisko, jest na czym usiąść. Mi się podoba, do dzieła. Jakoś szybko dziś poszło. No cóż, wobec tego chyba będę się powoli z wami żegnał, bo przede mną jutro długi marsz, jak kilkukrotnie już mówiłem. Muszę się trochę wyspać, wypocząć, nabrać sił. Zaraz sobie coś dobrego zjem, posiedzę przy ognisku. Życzę wam wszystkiego co najlepsze. Trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.